Witam ponownie w moim kamperze. Chciałem dzisiaj poruszyć temat bezpieczeństwa, a konkretnie chodzi o czujniki, wszelkiego rodzaju czujniki w kamperze. O czujniki czadu, czujniki gazu, czujniki jakichś gazów, nie wiem, narkotycznych czy czegoś takiego. Pokażę tutaj czujnik, jaki mam u siebie, wyposażony. O co chodzi z tymi czujnikami? Chodzi o to, że używamy w kamperze otwartego ognia, gazu, który wypala nam tlen. Powstaje tlenek czadu. Mamy mało tlenu. Muszą być takie czujniki, to są pomieszczenia małe i muszą być takie czujniki, i to sprawne, po to, żebyśmy się nie zatruli, nie udusili z powodu braku tlenu, czy też nie zatruli jakimś wyciekiem gazu, ponieważ używamy gaz w kamperze, tak? No i jeszcze jest inna sprawa tego typu, że gdzieś tam na wyjeździe mogą jacyś tam napastnicy w nocy wpuścić nam gaz do środka. Gaz taki usypiający, z myślą taką, żeby nas okraść. Mając takie czujniki, możemy się przed tym ochronić. Także warto o tym pomyśleć, żeby się zaopatrzyć w wszelkiego rodzaju czujniki. Znowu, co podkreślam, tu koszt nie jest zbyt duży i nie jest ważny. Ważne jest nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszego zdrowia i bezpieczeństwo takie, żeby nam nikt nie zrobił krzywdy i nie zepsuł wakacji. Także przemyślcie to i zapraszam na następny odcinek.